Oficjalnie od dzisiaj, a praktycznie od wczoraj, Ośrodek Radioterapii w Wałbrzychu działa już pod egidą Specjalistycznego Szpitala imienia doktora Sokołowskiego. Obecnie radioterapia będzie prowadzona kompleksowo przez Marszałkowski Szpital bez udziału podwykonawców. Od wczoraj pacjenci są już przyjmowani i mogą korzystać ze skoordynowanej opieki medycznej świadczonej przez szpital. Panie marszałku, pacjenci absolutnie nie mają się czego obawiać, wręcz przeciwnie, usłyszeliśmy, rozmawiając z panią doktor, że jest dobrze, a może być jeszcze lepiej. Nie mają się czego obawiać i nigdy nie mieli się czego obawiać, ponieważ szpital komunikował, że w związku z przejęciem radioterapii od podwykonawcy też zabezpiecza pacjentów. Został uruchomiony odrębny numer telefonu, gdzie były przekazywane informacje, były organizowane konsylia, a teraz już fizycznie obiekt został przejęty. I będzie rozwijał swoją działalność, bo o to w tym wszystkim chodzi, że szpital wałbrzyski musi się rozwijać. Zespół deklaruje, że będzie pracował nad tym, żeby jeszcze być lepszymi, a co ważne, środki, które do tej pory trafiały do podwykonawcy, obecnie będą trafiały do wałbrzyskiego szpitala, żeby go po prostu rozwijać, czy to poprzez zakup sprzętu, czy wdrażanie nowych procedur, których do tej pory tutaj nie były. Chcemy, żeby szpital w Wałbrzychu się rozwijał, był mocnym ośrodkiem, jeśli chodzi o szpitale marszałkowskie, bo przecież to jest filar ochrony zdrowia tutaj w subregionie wałbrzyskim. Panie marszałku, taka techniczna kwestia. Cały sprzęt, który do tej pory był w ośrodku zgromadzony, on pozostaje? Ten sprzęt, który jest potrzebny do leczenia poprzez radioterapię, zostaje w ośrodku, będzie wykorzystywany w leczeniu pacjentów, więc nic się tutaj nie zmienia. Personel również pozostaje z nami, więc dla pacjenta nic się nie zmienia, a dla szpitala i dla takiego kompleksowego udzielania usług jest to duży krok do przodu. Pacjentami będziemy zajmować się tak jak dotychczas. Mamy to szczęście, że został cały zespół, wszyscy w 100% zostali. W związku z tym mamy już opracowane przez te wszystkie lata poprzednie procedury, które obowiązują w radioterapii. Wiemy, jak pacjent ma przesuwać się w diagnostyce, w planowaniu i w leczeniu i również w kontrolach, więc myślę, że zachowamy taki wysoki poziom jak był albo spróbujemy wejść na jeszcze wyższy. Absolutnie pacjenci nie mają się czego obawiać. Już nasi chorzy przychodzą do kontroli, już od dnia wczorajszego przyjmujemy pacjentów nowych, wykonujemy przygotowania do leczenia, tak zwane TK lokalizacyjne. Nasi pacjenci już wiedzą, do lekarzy, z którymi współpracowaliśmy przez lata, również poszły informacje. No a przede wszystkim opieramy się tutaj na doskonałym oddziale chirurgii onkologicznej, na oddziale chemioterapii. I z nimi będziemy pracować według, że tak powiem, karty DILO, czyli diagnostyki leczenia onkologicznego. I myślę, że o to chodzi. Każdy pacjent, który do nas trafi, na pewno zostanie objęty pełną opieką, tak jak należy. Czyli najważniejszą informacją dla pacjentów jest to, że tak naprawdę dla nich nic się nie zmienia, chyba że na lepsze. Tak, dla pacjentów na pewno nie zmieni się nic na gorsze. Na pewno będzie albo tak, jak było, albo jeszcze lepiej. Zawsze byliśmy otwarci dla pacjenta. U nas pacjent czuł się bardzo komfortowo i, że tak powiem, no prawie rodzinnie, bo znamy pacjentów nie tylko z choroby, ale również z imienia. Znamy często jego, że tak powiem, problemy osobiste, co też jest ważne, bo to łatwiej się wtedy takim pacjentem człowiek opiekuje. Nie jest to jednostka chorobowa, tylko człowiek i tak zostanie. Chcemy, żeby psychika dla pacjenta jest bardzo ważna. Tak, psychika jest niezmienna, znaczy ona jest naprawdę bardzo, bardzo ważna i tak myślę, że pacjenci, którzy do nas przychodzą, będą zadowoleni, no a jeśli nie będą, zawsze mogą jakąś uwagę, że tak powiem, złożyć w rejestracji czy do lekarza i na pewno się poprawimy. Zapraszamy wszystkich, zaczynamy działać. Rzeczywiście opinia publiczna mogła do niedawna myśleć, że problemy wynikające ze zmiany stosunków właścicielskich centrum no mogą mieć wpływ na to, w jaki sposób pacjenci będą tutaj leczeni. Okazało się, że tak się nie stało, wszystko jest w porządku. Tak, ja się temu nie dziwię, że pacjenci czy opinia publiczna mogliby być zbulwersowani tym, że coś się dzieje, no bo jak
coś działa, no to dlaczego coś zmieniać? Ale szpital ma swoje powody, dla których chciał przejąć ten ośrodek. Chcemy leczyć sami, chcemy integrować leczenie onkologiczne u siebie. Poza tym kończyliśmy umowę 15-letnią i mamy dalsze plany wobec ośrodka. Chcemy go rozwijać i tak jak obiecywałem, czy jak zapowiadałem, ta przerwa, czy ten niepokój, który był, zminimalizowaliśmy maksymalnie. Wynosił tylko tyle, ile potrzeba było do uzyskania niezbędnych zgód odpowiednich instytucji. Ale przyzna pan dyrektor, że poprzedni, dotychczasowy dostarczyciel usług no niechętnie chciał zrezygnować z tej umowy. Ja to odbieram jako typowy proces taki biznesowy. Jak komuś coś dobrze idzie, no to niechętnie z czegoś rezygnuje. Jest to nasz ośrodek, Centrum Radioterapii i sami będziemy wykonywać tutaj świadczenia zdrowotne. Panie dyrektorze, czyli cały personel tego ośrodka pozostał? Tak. Wszyscy pracownicy po prostu przeszli teraz pod skrzydła szpitala, że to tak ujmę. Tak, wszyscy pracownicy, którzy wykonywali, którzy udzielali świadczeń medycznych do tej pory, będą udzielali nadal, są już naszymi pracownikami, mają z nami pozawierane umowy.